Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj inny film niż zazwyczaj. Zapraszam Was na haul zakupowy z Shein oraz Jim Glamour. Do szeregu u mnie moja rodzina, więc specjalnie przed ich przyjazdem pozamawiałam sobie parę rzeczy, żeby mogli mnie tutaj przywieźć do Turcji. Więc dzisiaj pokażę Wam, co sobie pozamawiałam. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Aktualnie na moim kanale jest 1913 subskrypcji, więc naprawdę nie wierzę, że już zbliżamy się do 2000. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie zapraszam do klikania przycisku tam na dole, będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. A teraz nie przedłużam i zapraszam na haul. Kieram się pojechał, ja jestem sama w domu, więc zdecydowałam, że to będzie idealny moment, żebym mogła nagrać ten haul, ponieważ jest cisza w domu, wiecie, jest spokojnie. Przez to, że mieszkam w Stambule, jest tutaj naprawdę bardzo gorąco, więc musiałam pozamykać wszystkie okna, żeby po prostu nie było tutaj jakichś różnych innych dźwięków. A dzisiaj, słuchajcie, jest 38 stopni, więc jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, nie mam też niestety żadnego wiatraka. Pamiętam, jak nagrywałam reelsy na mój kanał i przy tym przebieraniu naprawdę było dosyć ciężko przy takiej temperaturze, ale oczywiście czegoś nie robię dla filmów. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od Jim Glamour, ponieważ tych rzeczy mam mniej. Jeżeli chodzi o model i cenę właśnie tych kompletów, podam Wam je gdzieś tutaj, ponieważ teraz na ten moment nie pamiętam. Wiem, że na pewno kupiłam te rzeczy na promocji minus 30%. Muszę Wam powiedzieć, że to są moje pierwsze rzeczy z Jim Glamour. Już dawno sobie chciałam zamówić te ubranie, więc super właśnie była ta promocja ostatnio minus 30%, więc sobie od razu je zamówiłam. Mamy tutaj czarny top. Muszę powiedzieć, że one wydają się naprawdę być bardzo, bardzo porządne. Mają miseczki. Model Wam podałam tutaj, ponieważ na ten moment nie pamiętam. A tak ten top prezentuje się z tyłu. Jeżeli chodzi o leginsy, są to czarne leginsy z tym tutaj takim popularnym napisem na udzie Jim Glamour. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zakochana w tych leginsach. Zazwyczaj leginsy zakłada się tak ciasno troszeczkę, a to naprawdę zakładało się bardzo, bardzo przyjemnie. I naprawdę żałuję, że tych rzeczy nie postanowiłam sobie dużo wcześniej, ponieważ gdybym wiedziała, że właśnie tak to będzie się prezentować, na pewno bym tyle nie myślała. Mamy tutaj drugi komplet z Jim Glamour, jeżeli chodzi tak samo o cenę, rozmiary i model, podam Wam wszystko tutaj. Ten komplet jest w kolorze takim jakby beżowym, jeżeli chodzi o biustonosz, wydaje mi się, że to jest ten sam co wcześniej w kolorze czarnym. I również tak samo jak tamten, wydaje się być naprawdę porządny. Jeżeli chodzi o spodenki, niestety prześwitują. Na stronie była również cielista bielizna, wydaje mi się, że pod te spodenki byłaby idealna. Ja niestety zapomniałam sobie kupić i niestety takie białe majtki prześwituję i to bardzo. Więc na pewno muszę je sobie dokupić albo na tej stronie, albo w jakimś sklepie, żeby móc swobodnie wychodzić sobie z domu. To są, słuchajcie, krótkie spodenki z napisem również tutaj Jim Glamour i muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę bardzo, bardzo wygodne, także koniecznie muszę sobie dokupić jeszcze w innych kolorach. Podsumowując, Jim Glamour, te ubrania są naprawdę bardzo dobrze jakościowo wykonane, ładnie modelują również pośladki. Mam w planie wrócić na siłownię, także w przyszłości koniecznie dokupię sobie więcej kolorów. Lecimy teraz w Shein, jeżeli chodzi o ten sklep. Ja za często nie zamawiam ubrań, bardziej wybieram inne sklepy typu właśnie Bershka czy Stradivarius. Ostatnie moje zamówienie z Shein zamawiałam z tego co pamiętam z 2,5 lata temu, także już kawałek czasu, więc pokażę Wam co zamówiłam tym razem. Na początek mamy tutaj taką czarną sukienkę. Ja mam taką samą sukienkę w kolorze białym i naprawdę trzyma mi się super. Biała delikatnie prześwituje, dlatego pomyślałam, że zamówię sobie w kolorze czarnym, bo naprawdę bardzo mi się ona podoba. Z przodu ona wygląda troszeczkę jak taki komplet właśnie top ze spódnicą, ale z tyłu ona już jest normalnie cała. I od razu Wam powiem, nie zdziwcie się, że wszystkie praktycznie te ubrania będą w kolorze czarnym lub białym, bo takim właśnie w takich kolorach najlepiej się czuję i takie mam w swojej szafie. Tamtą białą sukienkę, którą mam, naprawdę uwielbiam, także od razu wiedziałam, że z czarnej również będę zadowolona. Jeżeli chodzi o cenę tych ubrań, będę Wam podawała już po kodach, po punktach, bo wiadomo, na Shein są te zniżki. Więc ta sukienka kosztowała 47,25 zł. Tutaj na dole ta sukienka ma takie falbanki, więc naprawdę ona na lato jest idealna. Ona jest taka troszeczkę elegancka, ale do sportowych butów, na przykład do konwersów, też lubię sobie ją zakładać. Lecimy dalej, teraz mamy komplet top ze spódniczką, również w kolorze czarnym. Ten top jest tutaj wiązany na górze, więc fajnie, bo możemy tutaj sobie go dostosować. Jeżeli chodzi o spódniczkę, ona jest taka tutaj fałdowana i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Cały komplet jest naprawdę bardzo wygodny, a kosztował po tych wszystkich punktach 40 zł i 28 groszy. To zostawiłam ten sam, a kolejną rzeczą jest właśnie czarna znowu spódniczka. Mi w szafie naprawdę bardzo brakuje spódniczek, mam chyba tylko ze dwie, więc postanowiłam dokupić sobie jeszcze jedną. Ona jest o tyle fajna, ponieważ z boku ma tutaj takie ściągacze, więc możemy sobie tutaj dostosować jej długość. A jej cena to 23 zł i 23 grosze. Ja tą spódniczkę zamówiłam ze względu na te ściągacze po bokach. Już zauważyłam, ponieważ bardzo mnie to denerwuje, kiedy idę i albo spódniczki, albo sukienki mi się zawsze podwijają. A w tej nie ma takiego problemu, już to przetestowałam i wszystko cały czas jest na swoim miejscu.
Dalej mam bluzkę na długi rękaw, ona jest takiego fajnego, właśnie śliskiego materiału. Tutaj sobie zawiązałam ją na szyję, ale można sobie również zawiązać od razu tutaj. Te rękawki tutaj, zobaczcie, tak fajnie się kończą, więc oddaję tej bluzce, że jest taka bardziej elegancka. No i ta bluzka jest naprawdę bardzo wygodna. Połączamy sobie z tą spódniczką, którą miałam założoną wcześniej. To jest właśnie fajnie, że będą mogła to wszystko sobie, tak wiecie, kompletować razem, ponieważ wszystko jest w kolorze czarnym i to się jej pasuje. Jeżeli chodzi o tę bluzkę, ona kosztowała 30 zł 21 groszy. Kolejną rzeczą jest sukienka. Mi w szafie naprawdę bardzo brakowało takiej zwykłej, czarnej, basicowej sukienki. Jest naprawdę idealna, podobnie jak jest wcześniejsza spódniczka, ma ona po bokach też ściągacze, więc możemy fajnie ustalić sobie jej długość. Ona jest na takich grubszych ramionczkach, a co dla mnie najważniejsze, nie podwija się przy chodzeniu. Zapłaciłam za nie 38,73 zł. Dalej mamy krótki, czarny kombinezon, tutaj jest na grube ramionczka. On jest z innego materiału, już nie jest taki właśnie śliski, tylko taki bardziej ciepły, bym powiedziała. Ale bardzo mi się spodobał, jak on wyglądał na stronie i dziewczynek w komentarzach, ponieważ zawsze właśnie przed zakupami sprawdzam opinię. Zapłaciłam za niego 30,21 zł. On ma tutaj taki półgolcik, a z tyłu od samego dołu jest już zasuwany na sukach. On jest mocno przylegający, także na pewno bardzo będzie podkreślał figurę. Kolejną rzeczą jest jakby taka duża, oversize'owa bluzka, ale na stronie przeży jest to sukienka. Ale naprawdę bardzo mi się spodobała, bo jest właśnie w tych takich moich kolorach, które noszę, czyli czarny i biały. I naprawdę, jak ja patrzę do mojej szafy, tam jest tak mało kolorów, że chyba muszę coś z tym zrobić. Tą sukienkę mierzyłam już sobie do czarnych konwersów i naprawdę bardzo mi się spodobało, jak wygląda. Zapłaciłam za nie 34,86 zł. Bałam się, że ona będzie za krótka, na szczęście tak nie jest, ale i tak myślę, że pod nią będę zakładać sobie jakieś spodenki. Z przodu mamy tutaj taką wielką 23, a z tyłu jest cała czarna. Dalej mamy sukienkę, którą już na maksa mam ochotę zdjąć, bo jest mi tak gorąco. Ona jest właśnie taką bluzową sukienką troszeczkę. Ona na zimę będzie idealna, bo jest właśnie z takiego ciepłego materiału. Ma również kaptur i ściągacze po bokach, więc naprawdę super opcja. Zapłaciłam za nią 62,75 zł. Bardzo mi się spodoba, jak ta sukienka wygląda, ponieważ to jest taka na górze prosta, obcisła, a na dole zaczyna się już fajnie marszczyć. Dalej, słuchajcie, mam bluzkę na długi rękaw, która na maksa prześwituje. Ta bluzka jest w komplecie właśnie z takimi spodenkami. Ja już od początku wiedziałam, że one będą prześwitywać i one wyglądają jak takie bokserki. Ja zamówiłam ten komplet, ponieważ pomyślałam, że te spodenki jako bokserki mogą wyglądać właśnie fajnie pod spód do jakichś na przykład długich, luźnych spodni. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, jest taka piżamka biała w takie truskaweczki. Tak się prezentuje spodenki, a za tę piżamkę zapłaciłam 27,11 zł. Jeżeli chodzi o ramionczka, fajnie, że można je sobie tutaj regulować i ta piżamka wydaje się naprawdę fajna na taką pogodę. Zamówiłam również 3 stroje kąpielowe. Ja stroje zamawiałam również kiedyś i naprawdę sprawdzały mi się super, nawet do dzisiaj. Tak się prezentuje pierwszy z nich. On jest bez ramionczek, tutaj z takimi fajnymi falbankami. Jest cały różowy, taki neonowy, bym powiedziała, i zamówiłam go, słuchajcie, drugi raz, bo naprawdę bardzo mi się podoba, a już sprał mi się bardzo kolor, więc zamówiłam go sobie ponownie. Kolejny strój jest brązowy z takimi złotymi elementami na staniku, jak i na majkach tutaj po boku. A on kosztował 27,89 zł. Jeżeli chodzi o ten strój, no to tutaj majtki niestety nie są już wiązane po bokach, także jest to taki delikatny minus. Ostatni strój jest naprawdę teraz moim ulubionym. Jest to biały strój z takimi srebrnymi dodatkami i tutaj ma też takie diamenciki. Na majtkach również mamy te diamenciki, majtki są również wiązane. Te majtki, słuchajcie, są takie, że one nam dużo nie będą odkrywać, ale też nie będą takie duże babcijne majtki. A za ten piękny strój zapłaciłam 38,73 zł. To już by było na tyle, powiem wam, że niełatwo było nagrać ten haul, przez to, że jest na maksa gorąco i troszeczkę mi się schodziło przy przebieraniu. Dajcie znać, która rzecz najbardziej wam się podoba. Mi osobiście te rzeczy bardzo się podobają, mimo że są w białych, czarnych kolorach, ale po prostu w takich czuję się najlepiej i takie sobie chciałam zamówić. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.